Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kołodziejczak. Witam Was na kanale fantastycznym w Nitce Kołodziejczak o komiksach. No i pomyślałem sobie, że na początek tej opowieści o komiksach i o świecie historyjek obrazkowych wybiorę temat kluczowy i podstawowy i wybiorę autora, który kształtował moją miłość do komiksu, ale także moje poczucie humoru, także moje postrzeganie świata, trzeba to powiedzieć, bo w swoich śmiesznych komiksach uczył i wychowywał. Oczywiście mowa o Papciu Chmielu, o Henryku Jerzym Chmielewskim, jego komiksie Tytus, Romek i Atomek. Pretekst do takiej opowieści jest znakomity, ponieważ właśnie ukazało się niesamowite wydanie, niesamowita księga. To jest tom trzeci. Są jeszcze dwa inne. Można oszczędzić na siłowni. Zobaczcie, jak się je kupi. Nazywa się to Tytusopedia. Przygotowało to wydawnictwo Ongryz i jest to nieprawdopodobny zbiór komiksów i materiałów publicystycznych dotyczących Papcia Chmiela. Przygotowano to wydanie na sam koniec zeszłego roku. To był rok setnych urodzin Henryka Jerzego Chmielewskiego. Jest faktem, że ostatnio minęła też trzecia rocznica jego śmierci, ale ta setna rocznica urodzin przypadająca w roku 2023 była pretekstem do wydania Tytusopedii. No i panowie, którzy ją przygotowywali, sprawili się świetnie. Opowiem o tym w dalszej części nagrania. Na Wyspach Nonsensu, czyli moje przygody z Tytusem i Papciem Chmielem. Trwają te przygody od 50 z górą lat, bo wtedy właśnie jako kilkulatek zacząłem biegać po warszawskich kioskach i kupować czarno-białe jeszcze Światy Młodych z Tytusem, potem kolorowe Światy Młodych z Tytusem, książeczki. No i ta moja przygoda z komiksami Papcia Chmiela trwa do dzisiaj. Nie będę streszczał tu biogramu Henryka Jerzego Chmielewskiego, ten znajdziecie w wielu miejscach. Wspomnę tylko może o tym, że był artystą, rysownikiem, był powstańcem warszawskim, był dziennikarzem, ale ta jego komiksowa twórczość jest najważniejsza pewnie w jego zawodowym życiorysie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, przeczytajcie jego autobiografię. Urodziłem się na Barbakanie. Ukazała się także inna ciekawa książka, Papcio Chmiel zlustrowany z wieloma ciekawostkami. Wspomnę może jeszcze, że Papcio nie jest twórcą wyłącznie Tytusa. On rysował także inne komiksy, nie za wiele z nich, ale wszystkie one zostały zebrane w takim bardzo eleganckim wydawnictwie Witek, Sprytek i inne opowieści, więc i tutaj po tytusologiczną i papciologiczną twórczość można sięgnąć. Sam Tytus pojawił się na świecie w roku 1957 na łamach harcerskiej gazety Świat Młodych, czarno-białej wówczas. 57 rok, data charakterystyczna, związana z historią i z polityką. Komunizm w 56 roku jednak troszeczkę zluzował. Wpuszczono na polski rynek wydawniczy i anglosaską prozę science fiction, i komiksy w nieco większej ilości. W muzyce jazz na przykład stał się wreszcie dostępny i nie był potępiany jako imperialistyczna muzyka. To były też lata, kiedy rozpoczynał się wyścig kosmiczny, w którym Sowieci z Amerykanami rywalizowali o pierwszeństwo w kosmosie. Sowieci prowadzili wtedy, trzeba to stwierdzić. A co za tym idzie, powstała też taka dobra atmosfera do wszystkich publikacji, które jakoś tam kosmonautykę, astronautykę, w tym obozie socjalistycznym mówiło się kosmonauci, Amerykanie mówili astronauci, promowały. I oprócz tego SF, o którym w innym kanale będę opowiadał, dotyczyło to także komiksu. W pierwszym odcinku Tytusa w Świecie Młodych Tytus jest małpą, eksperymentalną małpą, można tak powiedzieć, chyba można, która zostaje przez przypadek wysłana w kosmos, a razem z nią na pokładzie statku znajduje się Romek i Atomek. Tak to wszystko się zaczęło. W 1966 roku
Na rynek trafiła pierwsza książeczka z przygodami Tytusa. Mam to pierwsze wydanie w jakimś takim fatalnym egzemplarzu, bez okładek, pomazane. Kupiłem je na wtórnym rynku, więc czarno-białe strony są pokolorowane przez pierwotnego właściciela. No, nie mogę się go jakoś pozbyć, to jest sentyment. Zaczytane to wydanie, podobnie jak inne stare tomiki z lat 60. i 70. Trzymam je. Kurz się na nich zbiera, ale trzymam. Po roku 1990 wydawanie książeczek o Tytusie przejęło wydawnictwo Pruszyński Spółka i w zasadzie przez te 30 kilka lat to ono jest opiekunem dorobku Papcia, wydawcą Papcia, opiekowało się także samym Papciem Chmielem, ale tak się złożyło, że był taki moment, kiedy wydawnictwo Pruszyński nie chciało wydawać kilku kolejnych ksiąg z różnych powodów, szczegółowo opisanych w Tytusopedii, i wtedy udało mi się jako szefującemu wydawnictwie Egmont wtedy przejąć kilka ksiąg Tytusa. Od księgi 26 Egmont kilka ksiąg wydaje. Więc jeśli chcecie mieć całość, no to musicie sięgnąć po te księgi z wydawnictwa Pruszyński i te Egmontowe. To jeszcze nie koniec. A Papcio w pewnym momencie zrezygnował z rysowania komiksów. Głównie spowodowane to było tym, że jego wzrok już siadał i nie był w stanie rysować małych komiksów, i przyszedł na taką formę wielkich ilustracji z dymkami, i tak powstały tak zwane księgi historyczne. Je znowu wydaje wydawnictwo Pruszyński. Myślę, że Papcio chciał tutaj również przekazać czytelnikom trochę wiedzy, jakieś takie przesłanie swoje dotyczące wizji historii Polski, bo mamy tu księgi o powstaniu warszawskim i odzyskaniu niepodległości, ale też na przykład o wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Tak jak powiedziałem wcześniej, kilkuletni fan komiksu w latach 70. miał dostęp do fragmentu ówcześnie istniejącego dorobku Papcia Chmiela. Po pierwsze, mogliśmy kupować Światy Młodych, najpierw czarno-białe, potem kolorowe, i w nich czytać nowe przygody. Wycinaliśmy te ostatnie strony tej gazety harcerskiej, wklejaliśmy do zeszytów, tworzyliśmy z tego albumy. Po drugie, na rynku były już dostępne albumy komiksowe. No i tak sprawa się miała przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Jednakże tak naprawdę nie mieliśmy dostępu do najwcześniejszych Tytusów, do tych, które od 1957 roku ukazywały się w świecie młodych. Po prostu nie było cyfrowych bibliotek. Te gazety były gdzieś tam w bibliotekach narodowych pochowane, ale nie każdy miał czas i ochotę do nich jeździć. Nie było kserografów, nie były one wznawiane. Tak więc wszyscy byliśmy fanami Tytusa, ale nie wiedzieliśmy, jak wyglądały pierwsze opowieści o naszym szympansie i jego dwóch kumplach. No i kiedy zacząłem wydawać komiksy w Egmoncie pod koniec lat 90., na początku lat 2000, postanowiłem zrealizować swoje marzenie fana, miłośnika, a przy okazji mieć ciekawy projekt dla wydawnictwa, i zgłosiłem się do Papcia z propozycją, żeby zebrać te jego najstarsze historyjki i je wydać w postaci książkowej. Papcio początkowo opierał się. On nie lubił tych swoich starszych dokonań. Uważał, że przerobił je na nowe księgi, że wtedy nie umiał jeszcze rysować, że to są starocia. Niespecjalnie był do tego pomysłu dobrze nastrojony. Ale trochę z nim pogadałem, trochę mu tam naobiecywałem. Mam wrażenie, że sprawiłem na nim dobre wrażenie i zgodził się na wydanie tych starych historyjek jako swego rodzaju druku historycznego. Takiego wydania, które po prostu pokaże fanom, miłośnikom, jak wyglądały pierwsze Tytusy. Efektem tych prac była Księga Zero, w której zbieraliśmy właśnie wybór starych komiksów o Tytusie, w tym tę pierwszą historyjkę. Niedługo potem, bo szły wtedy 80. urodziny Papcia Chmiela, przygotowaliśmy z kolejnym wyborem historyjek Księgę 80-lecia, taką urodzinową, czyli to już 20 lat temu było. Wydawnictwo Pruszyński nie miało nic przeciwko temu, ono skupiło się na wydawaniu nowych albumów. Muszę powiedzieć, że to nie była łatwa robota. Mówimy o czasie sprzed 20 lat z hakiem. Nie było dostępu do oryginalnych materiałów, do tych oryginalnych stron. Już nie mówię o tym, że narysowanych przez Papcia na Bristolu, tylko tych wydrukowanych w starych gazetach. Gazety, które znajdowały się w bibliotekach, były już stare, rozpadające się i pożółkłe.
no, drukowane na podłym papierze kilkadziesiąt lat wcześniej. Technologia była inna, technika skanowania, programy do obróbki graficznej, to zupełnie wszystko inaczej funkcjonowało. Na to wszystko musieliśmy oczywiście nałożyć także kwestie biznesowe, ile możemy wydać na renowację tych starych komiksów, żeby w ogóle opłacało się je wydać w książeczce. Na dodatek był taki oto problem, że te stare komiksy babcia nie miały jednego formatu, one nie miały tego znanego później poziomego układu. Po prostu babcio rysował je w różnych formatach, czasami wręcz wyrysowywał wolne miejsca, które pojawiały się w kolumnie gazety. To wszystko musieliśmy zebrać i uporządkować, przerzucić stare gazety najpierw na mikrofilmy, potem z mikrofilmów dopiero do wersji komputerowej. Zajmował się tym i opieką nad całym tym projektem Artur Schreiter, ówczesny redaktor w Egmoncie, a tak w ogóle to mój stary przyjaciel i pisarz fantasy, autor wielu fajnych, popularno-naukowych książek o wikingach i Słowianach. No, to nie dotyczy, kiedyś może porozmawiamy sobie i o tym w sobotach z fantastyką. Artur się tym zajmował, to był bardzo złożony proces, wydaliśmy te dwie księgi. One miały rozliczne wady dotyczące wyboru, jakości, ale po raz pierwszy po kilkudziesięciu latach daliśmy fanom możliwość obcowania z najstarszymi komiksami babcia Chmiela. Przy tego typu reedycjach zawsze jest jeszcze jeden dylemat, czy redagować oryginalne teksty, czy je poprawiać. My zdecydowaliśmy się na taką formę braku ingerencji, może z wyjątkiem ewidentnych błędów ortograficznych, czy dostawienia kilku kropek i przecinków. Tę edycję w postaci księgi 0 i księgi 80-lecia dostarczyliśmy polskim fanom kilkadziesiąt lat temu. No ale to, co zrobili panowie z Tytusopedią, o... to jest coś fantastycznego. Potęga. Mówię to jako fan, człowiek, który chciał przeczytać te stare komiksy, chciał przeczytać ich więcej niż przeczytał wcześniej, ale także jako wydawca, który właśnie zmierzył się kiedyś z tym problemem, jak stare komiksy doprowadzać do stanu ponownej użyteczności. To, co zrobiła ekipa Ongrysa, wydawnictwa zasłużonego dla wznawiania polskich komiksów, starych mistrzów, i Michał Gałek, scenarzysta komiksowy zresztą, który był takim spiritus movens tego całego projektu, to jest naprawdę fantastyczna robota. Cudo, cudo w trzech tomach. Trzech. Co się w nich znajduje? No po pierwsze znajdują się komiksy. Znajdują się wszystkie komiksy o Tytusie, Romku i Atomku, które wydawane były w świecie młodych przed ukazaniem się pierwszej książeczki. Wydane są także te komiksy ze świata młodych, które co prawda później były przetwarzane na potrzeby książeczkowe, ale nie są ich odwzorowaniem jeden do jednego. Znajduje się tam mnóstwo dodatkowego materiału graficznego, rysunki reklamowe, dowcipy, komiksy niedrukowane w żadnej innej postaci, bo babcio przez te kilkadziesiąt lat, także już w tych nowych, trzecio-erpowych czasach, rysował i reklamy, i komiksy reklamowe, i komiksy dla jakichś gazet. To wszystko jest tam zebrane, więc macie całość dorobku babcia Chmiela, tego dorobku, który nie znajduje się w niezależnych książeczkach. Mnóstwo materiału do czytania. Po drugie, jest tutaj mnóstwo publicystyki, wywiady z ludźmi związanymi z babciem i z Tytusem, a więc z jego rodziną, z wydawcami, z redaktorami, z paniami, które kładły kolor na jego komiksy, czy robiły mu liternictwo, z osobami, które opiekowały się twórczością i dorobkiem Henryka Chmielewskiego, wystawców jego komiksów. Mnóstwo ciekawych materiałów wokół Tytusowych. No i wreszcie taka fanowska kwerenda i fanowskie dodatki. No mamy na przykład tutaj spis wysp nonsensu. Z wszystkich ksiąg, w których pojawiają się te wyspy, jest tabelka, jaka wyspa, co się na niej dzieje, w której księdze wystąpiła. Wykonano tu gigantyczną robotę dekryptażową. Autorzy odkrywali, które księgi inspirowane są którymi odcinkowymi paskami, stripami, badali to, sprawdzali wzajemne połączenia między księgami, między tymi starymi i nowymi, mnóstwo odniesień, śledzili także zmiany, które zachodziły w poszczególnych księgach, bo babcio niektóre wręcz całe przerysowywał, a czasami dokonywał tam różnych zmian i korekt. To wszystko jest w tej książce. No, kopalnia wiedzy dla każdego miłośnika komiksu, ale i bibliografii, ale i takiej geekowskiej śledczości tego, jak można opracować takie dzieło.
Z babciem Chmielem spędziłem większość swojego życia, pewnie około 50 lat, najpierw jako fan, czytelnik, miłośnik, potem jako człowiek, który babcia gdzieś tam spotykał na jakichś targach czy konwentach i walczył o jego autograf z tą kolejką napierającą z przodu i z tyłu. No a na koniec jako jego wydawca i znajomy, człowiek, który miał możliwość spotkania się z nim także na gruncie prywatnym. To dla mnie bardzo ważna postać. Człowiek, który kształtował moje poczucie humoru, kształtował moje widzenie komiksu, ale też jakoś kształtował mój światopogląd, moje widzenie świata. On pokazywał dobry, fair świat, fajnych bohaterów, pozytywnych. Ten Atomek próbuje szefunciować, Romek jest z rzędą marudą, Tytus wiadomo, anarchista, ale oni wszyscy są fajnymi gośćmi, moglibyśmy się z nimi zakolegować. Wartości, które te komiksy niosą, tak naprawdę są wartościami pozytywnymi. To wszystko budowało mnie jako czytelnika, jako człowieka, myślę, że także bardzo, bardzo wielu innych Polaków. Więc to są te ważne rzeczy, które wynikają z mojego obcowania z twórczością Henryka Chmielewskiego. No ale poznałem go. Jakby mam przed oczami kilka scen. Mam taką scenkę z festiwalu komiksowego w Łodzi. Rozpoczęcie. Babcio był już chyba po 80 wtedy. Na scenie gra zespół Dixielandowi, ten skoczną Dixie muzykę. I babcio wyskakuje na scenę, zaczyna tam wycinać chałupce, sala klaszcze. Wszyscy się bawią. Niespożyta energia. No wydawało mi się wtedy, że to w ogóle niemożliwe, że człowiek w tym wieku tak się zachowuje. Pamiętam długą kolejkę na targach książki w Warszawie, gigantyczną kolejkę, babcio już po 90 siedzi, podpisuje, podszedłem się przywitać, wstał, bo on właśnie był bardzo też grzecznym, kulturalnym, no takim starej daty człowiekiem, podaje mi rękę, mówi, że jest zmęczony, no ale że ci ludzie, te dzieciaki, dosiedzi do końca, będzie podpisywał, z tego co wiem, tam przerwano w pewnym momencie ten proces, bo rzeczywiście był już bardzo zmęczony, ale takim był człowiekiem. No też muszę powiedzieć, że babcio, jak tylko pojawiała się jakaś fanka, taka w szczególności młodsza, o kilkadziesiąt lat, a wiecie, jak się ma 80, 90 lat, to nie jest trudno mieć fanki młodsze o lat kilkadziesiąt. Jak się pojawiała taka fanka, to babcio wyraźnie się ożywiał, sprężał, podpisywał bardziej chwacko. Tak, bardzo, bardzo to była fajna cecha. Kiedy przyjeżdżało się do niego do domu, babcio oprowadzał po tym mieszkaniu, pokazywał te wszystkie gadżety przysłane mu przez fanów, makatki, kapelusze, robił sobie takie zdjęcie w cylindrze, na którym były kolejne numery z datami jego urodzin. No ewidentnie żył tym Tytusem, żył w tym świecie. Miał też na ścianie powieszoną swoją pepeszę, kilka medali, opowiadał także takie historyjki. Facet, który cały czas działał i nawet jak mówił, panie Tomku, jestem zmęczony, to jest mój ostatni album, więcej już nie narysuję, kilka miesięcy później informował, że a właściwie to już ten poprzedni skończył, bierze się za następny. Wulkan energii. Zbiór epitafiów. Nie wiem, czy wiecie, ale babcio zamówił u swoich fanów epitafia na swój pogrzeb, kiedy jeszcze żył. I wydał taką książeczkę ze swoimi własnymi mowami pogrzebowymi. Jakiś to trzeba mieć dystans do siebie, żeby coś takiego zrobić. Niesamowita figura, niesamowity człowiek i niesamowity twórca. Te trzy razy niesamowity doskonale oddają mój stosunek do niego. Dostałem od niego w prezencie jedną okładkę, mam kilka wpisów, to są takie prywatne, fizyczne świadectwa tej naszej znajomości i przyjaźni to chyba za duże słowo. Wiele osób było bliższych babciowi. Wydawnictwo Pruszyński opiekowało się nim, jego twórczością. Miał znajomych, którzy więcej czasu z nim spędzili, ale te moje kontakty miały też bardzo silny osobisty charakter. Dlatego ta twórczość jest dla mnie tak ważna i dlatego bardzo się cieszę, że Ongryz tak fantastyczny projekt przygotował. Kiedy babcio zmarł, wysłałem mail o nim do moich znajomych, autorów, wydawców za granicą. Do francuskich, amerykańskich, także do moich kolegów komiksowców z różnych krajów. Mail o jego twórczości, o jego dziele,
jego zdjęcie. Oczywiście oni nie mieli zielonego pojęcia, że w Polsce działa taki artysta, który od kilkudziesięciu lat rysuje komiksy, które sprzedawane są w tak gigantycznych nakładach. Zawsze im tam mówiliśmy, wiecie, rynek jest mały, nie oczekujcie zbyt wiele, no a tutaj przecież setki tysięcy, jak nie miliony sprzedanych książeczek. No ale to był Tytus. Wysłałem im te informacje, byli w szoku, zdziwieni, ale też niesamowite wrażenie zrobiło na nich zdjęcie papcia. Wiecie, siwe, blond włosy, bokobrody, artysta, ktoś, niesamowita figura. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o papciu i jego twórczości, to oczywiście zachęcam do tej tytusopedii, to naprawdę jest kapitalna lektura, no ale to jest drogie przedsięwzięcie, to jest specyficzny projekt. Jest biografia papcia, jest dużo informacji w sieci. Ukazała się ciekawa książka z wywiadami z jego córką i synem, które prezentują no, inne nieco spojrzenie, rodzinne spojrzenie na tego kolorowego ptaka, jakim papcio był w PRL-u. Ukazała się też ciekawa książka pana Artura Chmielewskiego o syna papcia, o jego pracy w NASA, gdzie też pewne nawiązania do Tytusa są. Bardzo polecam ją wszystkim rodzicom, którzy mają dzieciaki zainteresowane naukami ścisłymi, astronomią, bo tam bardzo dużo ciekawych informacji. Działa strona tytusromek.atomek.pl, można ją sobie znaleźć w sieci. Pamiętajcie, że ukazała się gra planszowa Tytus, jej teraz nie ma na półkach sklepów, tych półkach z nowościami, ale gdzieś na wtórnym rynku można ją kupić. Fajna gra na regułach Rainera Knizi, taka licytacyjna, układa się tam komiksy o Tytusie w ramach rozgrywki. No nadchodzi film. Jak wszyscy wiecie, ten pierwszy film, który powstał o Tytusie, był marny. Nikt go nie lubi, sam papcio go nie lubił, fani go nie lubią. Bardzo, bardzo zły film. Mam nadzieję, że ten nowy będzie dobry, że przeniesie tą papciową wiskomika na duży ekran. To nie jest łatwe przerzucić humor z komiksu na duży ekran. Największym producentom świata to się czasem udaje, a czasem nie, czego dowodzi na przykład Asterix. Mam nadzieję, że w przypadku Tytusa to zadziała. Na koniec chciałem wam pokazać trzy moje ulubione pojazdy z Tytusa. Bannolot. Oczywiście prasolot i mielolot. Było ich wiele innych, wiele fantastycznych, ale te trzy najbardziej lubię. Ciekaw jestem, jakie wy lubicie. Podzielcie się tutaj z nami tą swoją listą, tą swoją topką pojazdów. Tyle. Pierwsze nagranie o komiksach musiało być o papciu Chmielu. Jeśli wam się podobało, dawajcie lajki, subskrybujcie kanał, polecajcie nas swoim znajomym. Piszcie komentarze, o czym byście chcieli posłuchać, o jakich aspektach komiksowego rynku, świata, tej przestrzeni twórczej, tego medium chcielibyście posłuchać w kolejnych nagraniach. I zapraszam was na sobotę z fantastyką, na inne nitki tematyczne prowadzone przez moich kolegów na tym kanale. Czołem!